Cześć czołem, witajcie. Tu Andrzej Nacjonalista. Poczekamy jeszcze na osoby, które właśnie się zjawiają. Miało nas być tutaj więcej teraz obok mnie. Miał być Marek Marecki Czujny, miał być Sonar, miał być Marcin z Mir TV, ale niestety sytuacja potoczyła się inaczej. Jestem dzisiaj tutaj sam, a przyszedłem do Was z informacją. Z informacją, mam taki przekaz do wolnych ludzi, o spotkaniu, które odbędzie się w Bielsku Białej w tę sobotę o godzinie 15. Znaczy o godzinie 15 w Bielsku Białej na Starym Rynku będzie spotkanie wolnych ludzi i patriotów, na które zostaliśmy jako Rebel 24 zaproszeni przez lokalnych patriotów, którzy, jak zdążyliście już zauważyć, ostatnimi czasami biorą sprawy w swoje ręce i działają po prostu na rzecz Polski. I co, no na spotkaniu będziemy rozmawiać o lokalnych sprawach. Także jest ogromna potrzeba, żeby się zorganizować i spotkać. Dlatego zapraszam Was wszystkich i patrioci z Bielska Białej zapraszają Was wszystkich z Bielska, z okolic, ogólnie z całej Polski. Bielsko jest przepiękne, prześliczne, także możecie sobie zrobić taką weekendową wycieczkę. Jest to zwiedzać, jest gdzie spacerować, także serdecznie zapraszam. Czytam Wasze komentarze. Regina, pozdrawiam również. Cześć, Krzysztof. Siema, Wojtek. No i co, no na spotkaniu będzie omawianych kilka ważnych kwestii. No będzie to spotkanie organizacyjne takie, ponieważ mieszkańcy wzięli, jak już powtarzałem, wspominałem, sprawy w swoje ręce i, no i postanowili zorganizować właśnie takie spotkanie wolnych ludzi, posiedzieć, porozmawiać, zrobić taką burzę mózgów, napić się kawy, herbaty, piwka, po prostu się spotkać. No jest to ważne spotkanie właśnie i dlatego przybywajcie w jak największej liczbie osób. O to Was proszę i o to Was proszą patrioci z Bielska Białej. My będziemy tam relacjonować jako Rebel 24. Będą także inne wolne telewizje. No i co, no my tylko informujemy o tym, że takie spotkanie ma się odbyć, ponieważ sami zostaliśmy zaproszeni na to spotkanie jako wolne media. Tutaj też lokalne, jakby nie było. Co tam jeszcze piszecie? Cześć, witaj Teresa, witaj Ewa. Także jeszcze wspomnę, że mieszkańcy Bielska Białej, jak widać, bardzo szanują sobie poszanowanie swojej wolności, godności, poszanowania podstawowych praw. A to dlaczego? Dlatego, że mamy obowiązki polskie, bo jesteśmy Polakami, prawda? A ostatnio coś sam też tak odczuwam, że ta polskość jest nam zabierana przez ten polski nierząd tam u góry. Cześć Jan, cześć Teresa, witajcie wszyscy. I co, często właśnie piszecie w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych, że trzeba Was wcześniej informować, dlatego się teraz widzimy. Żeby później nie było, że nie wiedzieliście, że za późno info. Dlatego no do soboty jest jeszcze parę dni, więc dlatego z tą informacją tutaj do Was przybywam. Napiję się kawy.
I co, no zdążyliście też na pewno zauważyć, że w Bielsku-Białej mieszkańcy ostatnio dużo takich oddolnych inicjatyw stworzyli. Alicja, okej, tutaj będzie spotkanie wolnych ludzi i patriotów w Bielsku-Białej na Starym Rynku o godzinie 15. Będzie to spotkanie takie, taka burza mózgów, będziemy sobie rozmawiać, poznamy się, napijemy się kawy. Także zapraszam serdecznie. Lokalni patrioci zaprosili nas, my zapraszamy Was. I właśnie fajnie, jestem zadowolony, że u mnie w mieście powstaje właśnie wiele takich inicjatyw, których no ze świecą szukać w innych miastach Polski. Co mnie trochę dziwi, ponieważ byłem wręcz przekonany, że te różne akcje poprzednie z flagą, co robili tam patrioci lokalni tutaj, że to pójdzie w Polskę, no i w innych miastach ludzie także pokażą, jak ma wyglądać ten protokół flagowy, no i zamanifestować w ten sposób także. A że my jesteśmy portalem, telewizją, która nie tylko Was informuje, ale też potrafi Was słuchać, wysłuchiwać Waszych sugestii i próśb. Dlatego informujemy Was kilka dni wcześniej, żeby nie było, że nikt nie wiedział, że nie było info, że za późno. Także patrioci proszą nas o liczne przybycie. Co Wam tu jeszcze mogę powiedzieć? Prawdopodobnie będę ja relacjonował. Możliwe, że połączymy się z Jowitą, której akurat w tym czasie nie będzie. Ale na pewno będzie Mir TV. Nie wiem, czy Czujny dojedzie, może nie. No, a jeszcze jedna sprawa. Właśnie z informacji, jakie zebrałem, to tego samego dnia o godzinie 18:00, niedaleko właśnie miejsca naszego spotkania, czyli tam na Starym Rynku, ma się odbyć taka pokojowa akcja wspierająca Ukrainę, na której troskliwi Ukraińcy i Polacy staną w obronie Ukrainy. No. Także organizatorzy tej akcji spodziewają się ogromnego tłumu, dlatego też i my, jako telewizja Rebel 24 i inne wolne media, chcemy i będziemy robić relacje także z tego wydarzenia. Także chcemy pokazać też tę drugą stronę. Tak, tak, Sebastian. Byłe ZWM. Akurat nie używam tej nazwy ZWM ze względu, co oznacza ZWM. Ale tak, mówią na to ZWM. Ja zacząłem mówić Stary Rynek w Bielsku-Białej. No i co, tak jak wspominałem właśnie, my będziemy o godzinie 15 na Starym Rynku w Bielsku-Białej. Tam się spotykamy, będzie burza mózgów, takie luźne spotkanie patriotów, wolnych ludzi z Bielska, okolic i całej Polski. Zapraszam. No a parę godzin później, niedaleko, bo na Placu Chrobrego, odbędzie się właśnie to spotkanie Ukraińców i Polaków wspierających Ukrainę. Dlatego też chcemy relacjonować to ich wydarzenie. Może jakieś wywiady, coś popytamy, jak ludzie patrzą, jak ludzie widzą tą wojnę, jak ludzie w ogóle odbierają tę pomoc. Super, Sylwia, że będziesz. Też buziaczki. Jeszcze czytam, co tam piszecie.
I co, no tematyką spotkania na pewno będzie przede wszystkim problem, jaki widzimy w naszym mieście, jeżeli chodzi o zachowanie protokołu flagowego. Na pewno o tym będziemy rozmawiać, ponieważ zwierzchnia władza zgodnie z konstytucją należy do narodu bezpośrednio bądź za pomocą przedstawicieli, a że my jako mieszkańcy Bielska-Białej nie widzimy tych przedstawicieli, nie widzimy żadnego przedstawiciela, który by rozumiał tę sytuację, w jakiej się znajdujemy, no to po prostu mimo tego właśnie, że były sygnały, były te akcje z flagami, impulsy oddolne, władza nic sobie z tego nie robi, także postanowiliśmy przyjść również jako telewizja Rebel 24 na zaproszenie lokalnych patriotów na to właśnie spotkanie, aby omówić, może też się czegoś poduczyć o właśnie tym protokole flagowym, który jest notorycznie łamany. U nas w mieście to totalnie, praktycznie na każdym miejscu jest łamany ten protokół flagowy. Flaga Polski zazwyczaj nie znajduje się na miejscu gospodarza. No i o tym będziemy na pewno rozmawiać. Także mieszkańcy Bielska-Białej zaprosili nas właśnie na takie spotkanie. Sebastian, spokojnie, jak będziesz koło 16, to też nic straconego. Na pewno będziemy siedzieć trochę. Właśnie, tak jak Jowita napisała, piszcie, kto będzie. Kto się zjawi, na kogo można liczyć, z kim się spotkamy, poznamy. Jak macie jakieś pytania, zadawajcie, postaram się odpowiedzieć. Tak, tak, Jowita. Casting aktualny, tak, nadal trwa. Konstytucja jest łamana. Co znaczy protokół flagowy wobec łamania konstytucji? Nic nie znaczy, napisał Sylwester. No tak, dlatego te inicjatywy oddolne. Ludzie się już po prostu wkurzyli. Biorą sprawy w swoje ręce, jak widzimy po inicjatywach Bielszczan. Super Barbara będzie z mężem. Tak, Joanna, też mi się tak wydaje, że na tym ich spotkaniu o 18 na placu Chrobrego będzie ich tam naprawdę multum. I naprawdę pokażcie, że nas nie będzie garstka, bo to będzie wstyd po prostu. Będzie mega wstyd. Dlatego naprawdę, kto nie ma planów na weekend, serdecznie zapraszam w imieniu tutaj patriotów z Bielska-Białej, którzy nas zaprosili na relację, żeby relacjonować to wydarzenie. Zapraszam serdecznie, żebyście byli. Nie weźmiecie spraw w ręce, jeżeli nie będziecie mieli swoich posłów i prezydentów, napisał Sylwestra. To ja ci odpowiem tak, jak to mawia Wojciech Cejrowski. Wszyscy won, wszyscy won. Od 30 lat nic się nie zmienia. Magdalenka, okrągły stół, to wszystko jest to samo, oni się tylko wymieniają miejscami. Wszyscy won. Super, Iwonka, was nie zabraknie. Świetnie.
że powtarzam jeszcze w tę sobotę w Bielsku Białej na Starym Rynku, godzina 15. Widzimy się na spotkaniu organizacyjnym z patriotami lokalnymi tutaj z tego miasta Bielska Białej i omawiamy różne kwestie i ważne sprawy. Super, kamraci też będą, pozdrawiam. Tak, dokładnie, Marcin Mrowiec, jak napisałeś. Bo to, co robi nasz nierząd, w ogóle nie jest nacjonalizmem. Nacjonalizm to jest coś, gdzie w pierwszej kolejności pomaga się swojemu narodowi, a później można pomagać i wspierać innych. Rząd robi na odwrót. Wpierw zajmuje się, że tak powiem, w cudzysłowie, obcymi, a dopiero później, jeżeli już w ogóle, to myśli o sprawach polskich. Chociaż jak tak ostatnio spoglądam i patrzę, to nie pamiętam, kiedy ktokolwiek z tego nierządu myślał o sprawach polskich. Wiem, Wojtek, że nie możesz być, serce ci pęka, ale ty będziesz duchem z nami. Już zapoczątkowałeś piękną inicjatywę w Bielsku Białej, także jest ci to wybaczone, że musisz być w pracy za granicą w tym czasie. Tak, tak. Na drzewie widzisz orzechy. Joanna napisała: zazdroszczę Ukraińcom, że tak się potrafią zjednoczyć. A może nie zazdroszczę im, a bardziej jestem wkurzony na nas, że my się tak nie potrafimy zjednoczyć. Wiecie, co mnie najbardziej denerwuje? To, że jakaś pani Marta lub inne takie pachołki Sorosa potrafią wyciągnąć na ulicę tysiące kobiet na przykład, albo jest jakaś, wchodzi jakaś ustawa, Lex TVN, wolne media, nagle wszyscy wychodzą na ulicę, bo coś strasznego się stało, nie? Coś strasznego się dzieje i masakra, nie? I tysiące ludzi na ulicach, a są podwyżki, no masakra, to co się dzieje, sami dobrze wiecie, co się dzieje, to ludzie mają to gdzieś, nie? To mnie najbardziej martwi, że za głupotę potrafi tysiące ludzi wyjść na ulicę, a jeżeli są poważne sprawy naszego życia, to potrafią tylko komentować w internecie. Zamiast działać, zamiast wyjść, organizować się w swoich miastach. To jest chore, no.
Tak, oczywiście też mi się tak wydaje, że wychodzą na ulicę z tym babochłopem, bo są opłacani, nie? Już nieraz ktoś pokazał właśnie na te wszystkie marsze LGBT w różnych miastach, jak są zwożeni ludzie autokarami z innych miast. Jakub Lis, w końcu mogę napisać komentarz. Odblokowali cię? Miałeś bana? Bo ja się dzisiaj martwiłem, że nie będę mógł relacjonować dla was z sobotniego wydarzenia, ponieważ moje piąte konto zostało znowu zbanowane. Ale jak widać, relacje mogę robić na Rebel. Oczywiście nie możemy się dać sprowokować, bo o to im tylko chodzi. To tak jakbyś, tak jak ktoś kiedyś mówił, już nie pamiętam kto, byś wrzucił czerwone i czarne mrówki do słoika i słoik by sobie stał. Nic by się nie działo. Nie robiłyby sobie nic, żadnej krzywdy nawzajem. Ale kiedy ten słoik potrząśniesz, to nagle w tym słoiku się robi taki chaos, że jedne na drugie naparzają, nie? No i tak nas po prostu chcą też dzielić, nie? Ten polski nierząd. Lewica, prawica, jest w ogóle bez sensu. Po co to jest? Albo ktoś jest dobry, albo ktoś jest zły, albo ktoś mówi mądrze, albo ktoś mówi głupio. Wszędzie nas dzielą, wszędzie. Z maseczkami, z ketchupami, no totalnie wszędzie, na każdym kroku jesteśmy dzieleni i nasyłani sami na siebie. Jeden na drugiego. Dokładnie, zapraszam wszystkich tutaj. Widzę, że jest was 77 osób. O udostępnienie tej relacji możecie dopisać do relacji. Zapraszamy do Bielska Białej na spotkanie wolnych ludzi i patriotów w sobotę o godzinie 15 na Starym Rynku. Jeżeli mogę was o to prosić, to myślę, że dojdzie do większego grona ludzi ta informacja i pokażemy, że jednak potrafimy się zjednoczyć tak jak mieszkańcy krainy na literkę U. Dokładnie, na co pozwalamy, to mamy. Takie gotowanie żaby na wolnym ogniu, nie? Tak, już też mam, Marcin, 85. Widzę, że już jest nas 80, teraz 3. Że ludzie dochodzą, znikają. Wersja pisemna takiego zaproszenia pod post. Nie ma takiej wersji. Sam możesz opisać, że zapraszasz, Jakubie, udostępnić tę relację i dać opis. Zapraszam wszystkich wolnych ludzi, patriotów z Bielska, okolic i całej Polski na spotkanie organizacyjne, spotkanie takie na lajcie, na luzie, żeby się spotkać, napić się kawy, piwa i obgadać pewne kwestie patriotyczne. Opisujesz miejsce, godzinę, datę. Super, Michał udostępnił. Tak, niektórzy poszli już się szykować na sobotę, Jowita napisała. A jeszcze korzystając z okazji, no to chciałbym wszystkim mamom złożyć najserdeczniejsze życzenia i pociechy ze swoich dzieci, żeby były zawsze uśmiechnięte, zdrowe i pełne radości.
Konrad pyta, co to za akcja. Także możesz sobie przewinąć, ale powtórzę ci. Czemu nie? Także w tę sobotę w Bielsku Białej o godzinie 15 na Starym Rynku jest spotkanie wolnych ludzi i patriotów z Bielska Białej, okolic i z całej Polski. Patrioci zaprosili nas jako redaktorów Rebel 24. Będą także inne wolne media lokalne. Na pewno będzie Mir TV. Także zapraszam w imieniu Bielszczan, którzy organizują to spotkanie. A co w sprawie zajumania flagi? Pyta Miromaro. No w tej sprawie nadal czekam na czujnego, żebyśmy mogli uderzyć tam właśnie do Straży Wiejskiej czy na policję, no i popytać, co zdziałali, czy kogoś znaleźli. Tak, sprawa zniknięcia flagi też na pewno będzie omawiana na miejscu. To na 100%. Proszę bardzo, Konrad. W ogóle sobie porobiłem notatki. Jakie informacje wam tu przekazać i praktycznie ich nie użyłem. Buzi, buzi, napisał bądź napisała, bo nie widzę profilowego. A najgorsze, że swoich rodziców czy dziadków oddali do domów starców, a innych biorą z otwartymi rękoma. Tak, i mało tego, zadziwiające jest to, że jeszcze w grudniu na święta bali się odwiedzać swoje rodziny z powodu srowida, a 2 miesiące później z otwartymi rękoma przybyszów sobie przyjmują, niekeczupowanych. No chore, chore. A jeszcze mogę teraz przypomnieć tym, którzy mają te barwy krainy na profilowym, że już trochę to jest tak średnio aktualne. Teraz jakąś taką małpkę by się przydało, co? Małpkę, kaganiec, albo kaganiec w małpki. No i takie profilowe. Wtedy będziecie na czasie. Wiem, że miałem nie palić na live, ale bardzo mi się chce do kawy. Także mam nadzieję, że wybaczycie. Dokładnie Konrad napisał, że przybyszów nie keczupowanych na to, co my byliśmy w dzieciństwie keczupowani. Między innymi ospa, szkarlatyna. To Jowita, jak jesteś 4 minuty drogi ode mnie, no to zawsze możesz dołączyć. Zapraszam. Wiesz, gdzie zaparkować, ja ci otworzę. No i posiedzimy chwilę, zrobię ci kawę. Także wbijaj. Będzie weselej, bo tu też obserwujący lubią nasz duet. Ja też wolę z kimś relacjonować niż sam. Tak, małpy w skafandrach z wiadrem na głowie. Tak.
To co, Jowitka, wbijasz? 4 minuty. 4 minuty ode mnie jesteś, no to dawaj. Pewnie jesteś na złotych łanach. Tak, Jakub, też tak może być, że to mogą być powikłania po eliksirze szczęścia. Konrad, namawiam cię do złego, co? Nie no, trzeba tym rzucić. Trzeba, bo to jest po prostu niewolnictwo, a jesteśmy wolnymi ludźmi, prawda? Więc tak jak ktoś ostatnio w komentarzu wspominał, takie parę centymetrów rządzi wolnym człowiekiem, no trochę to jest takie niekompatybilne z tym, co promujemy, czyli wolność. Też długo palę, ale z częstymi przerwami, bo kiedy rzucam, to mi się tak udaje max 3-4 miesiące nie palić i później z głupoty od jednego się znowu zaczyna nałóg. No, jak tu rzucić w tych powalonych czasach? No właśnie, to też jest to. Sylwia idzie zajarać z nami. Co tam jeszcze powiecie? Jowitka, odpisałabyś, czy będziesz, czy nie? Czy cię wyczekiwać przed domem, czy nie? Już wracam. Byłam po naklejkę. U Roberta byłaś, co? A dlatego na złotych łanach. No to co, kończymy? Czy chcecie jeszcze o czymś porozmawiać? Piszcie w komentarzu. W sumie jest fajnie, leciutko sobie wieje. Mogę was trochę oprowadzić. W ogóle sporo miejsca tutaj mam, także kiedyś można zorganizować jakiś biwak namiotowy. Weźmiecie sobie namioty i jest dosyć sporo miejsca, żeby sobie poimprezować trochę. Właśnie teraz wszedłem do drugiego ogrodu. Naleśniki Sylwia robi. Z czym robisz naleśniki? Teraz wchodzimy do trzeciego ogrodu. Trochę tu jest zarośnięte i drzewo się złamało. Patrzcie. Ale tam już nie przejdę, mogę wam tylko pokazać. Także tam też jest sporo miejsca na namioty, na biwak.
rzeczy. Koszenia tutaj jest co niemiara. Tak, Jowita napisała, jeszcze niedawno siedzieliśmy tam na ognisku. Sylwia robi naleśniki z drzemem truskawkowym. Zamiast mąki przeleciało mi. I nie znajdę. Ale coś tam dodała, budyń. Dawno budyniu nie jadłem. Budyń z mąką, pół na pół. Sobie was przybliżyć, żeby móc czytać. Zakręcona. Andrzej to nie imię, Andrzej to styl życia. No. W ogóle myślałem, żeby też poruszyć na tym spotkaniu, jeżeli już zostaliśmy zaproszeni przez tych lokalnych patriotów, żeby poruszyć taki temat, taką inicjatywę stworzyć, ażeby we wszystkich miastach naszego kraju, Polski, naszej ukochanej Polski, organizowali się ludzie i jeżeli gdzieś widzą, że jest złamany protokół flagowy, gdzieś na teatrach, na urzędach, gdzieś na mieście, gdziekolwiek, żeby po prostu przemienili stronami te flagi, żeby flaga Polski była na miejscu gospodarza, czyli pierwsza od lewej strony, a flaga krainy na literę U obok, po prawej. Przecież to nie jest nic złego, żaden wandalizm ani nic z tych rzeczy. To jest po prostu przestrzeganie protokołu flagowego, także można chociażby w ten sposób pokazać rządzącym swojego miasta, że kiedy oni tego nie pilnują, to wy bierzecie sprawy w swoje ręce. Tak, wiem, wiem. Teatr też już mam na oku. Też już mam na oku teatr.
mieszkańcy Bielska-Białej także pisali i dzwonili do mnie, że jest złamany protokół flagowy na naszym teatrze w Bielsku-Białej. Po prawej stronie są dwie flagi, oczywiście nasza jest po prawej zamiast po lewej i chyba przed głównym wejściem też jest flaga Polski, UKRów i chyba Solidarności, także też by to trzeba było pozmieniać kolejność. Tak jak wspominałem, no, ja mam takie zdanie, że nie jest to żaden wandalizm, nic złego nie robisz, a wręcz przeciwnie, naprawiasz błąd, który zrobili gospodarze, którzy zarządzają. Chyba tak tylko na papierze zarządzają danym miastem. Tak, w innych państwach naród zrywa te ścierki, ich protesty też rozgania. Tylko u nas amok narodowy. Też jestem tego zdania, że jakby to powiedzieć. Bo wiadomo, takie zrywanie tych ścierek i przeganianie gości ze swoich zgromadzeń, to jakby nie było, jest to w pewien sposób jakaś taka część, no jest to taka reakcja agresywna, która na pewno też będzie i w mediach rozdmuchiwana i będzie odbierana jako właśnie nasza agresja w stosunku do gości. Dlatego no, jestem zdania, żeby tak nie robić, a żeby zacząć od takich malutkich, oddolnych inicjatyw, jak tutaj mieszkańcy Bielska-Białej zaczęli jakiś czas temu. Tam patrzę, co piszecie. Tak, w Niemczech dobrze zrobili, że zakazali. Wręcz tam chyba nawet władze rozganiają tych wloty UKRów, nie? Zabieram was na teraz. Poczytam sobie komentarze. Tak, u nas zachowują się jak panowie. Dlatego musimy pokazać, że to my jesteśmy gospodarzami. I to oni się muszą asymilować z nami, jeżeli chcą tu być. Tak, mało tego, że wracali na święta do siebie, do kraju, to jeszcze przecież tutaj mają wikt i opierunek praktycznie za darmo, a swoje mieszkania na UKRze wynajmują na OLX-ach w dolarach, nie? Innym ludziom, którzy się przeprowadzili
terenów bardziej zajętych wojną. Co żona Bidena sobie spaceruje, Angelina Jolie. YouTube gra koncert, ludzie się opalają, są wycieczki, busy organizują wycieczki. Także gdzie jest gdzie jest ten konflikt? Chyba tylko w telewizorze, prawda? No tak, jak zabiorą ostatnią miskę sprzed pyska, to może naród rozum odzyska. Dobry rym. Z tym rzeczy nie będzie już za późno? Nam oferują kawalerki 9 metrów kwadratowych, a ceny z kosmosu, napisał Konrad. A napiszcie może w komentarzach, czy u was w miastach coś się dzieje, są jakieś takie inicjatywy oddolne. Ludzie coś myślą, robią, działają, czy mają wywalone. I niech się dzieje, co chce. Tak, na Ukrze kawiarnie, restauracje mają otwarte. Tam normalnie jest życie, no takie, jakie było. No. Auta sprowadzają. Mariola napisała, że to już będzie po ptakach. To co, powoli będę kończył. Zawsze miło spędzam z wami czas. Polubiłem to. Dziękuję Jowicie oczywiście za możliwość tutaj przebywania z wami. Jest to w pewnym sensie taka terapia dla mnie. W ostatnim czasie miałem dużo różnych komplikacji, jak się tylko zaczął rok. I w pracy, i w ogóle. Także jest to taka fajna terapia dla mnie, spędzanie z wami czasu, relacjonować. Ludzi świetnych, wspaniałych poznałem. Wy jesteście też zajebiści. Także jeszcze dla przypomnienia. Sobota, najbliższa sobota. Bielsko-Biała, godzina 15. Stary Rynek. Widzimy się na spotkaniu, na które zostaliśmy jako redaktorzy Rebel 24 zaproszeni przez inicjatorów i wolnych, lokalnych patriotów, Polaków na to spotkanie, żeby obgadać pewne sprawy, poznać się, porozmawiać. Takie spotkanie na luzie i serdecznie was zapraszam w imieniu właśnie tych lokalnych patriotów. A ja już się z wami żegnam. Myślę, że do zobaczenia na pewno w sobotę, bo w sobotę będę relacjonował obydwa wydarzenia, czyli to wydarzenie lokalnych patriotów i to zgromadzenie gości o 18:00. Także zapraszam jeszcze raz serdecznie, udostępniajcie, jeżeli tylko możecie i finanse wam na to pozwalają, to wspierajcie Rebel 24. Kliknijcie subskrypcję. No i co? Do zobaczenia. Mówił dla was Andrzej Nacjonalista 43300. Czołem!